Można by wiele mówić, natomiast ja skupię się na tym, co przygotowało Malborskie Centrum Kultury i Edukacji na dzień 2 maja, czyli na te główne obchody majówkowe miejskie. 2 maja w sobotę w centrum miasta odbędzie się, mam wrażenie, tradycyjny już, bo odbywający się po raz trzeci festyn rekreacyjny dla mieszkańców Malborka. Mówimy o tym, że jest to festyn dla mieszkańców w każdym wieku, gdyż tutaj atrakcje i dla tych najmłodszych, i dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. Wiele instytucji, organizacji, firm z terenu Malborka włączyło się w tę inicjatywę i bardzo się cieszymy, że nasze zaproszenie do współpracy przy organizacji festynu spotkało się z tak szerokim odzewem, więc zachęcam mieszkańców, by przybyli do centrum miasta tego dnia. O godzinie 14 ruszamy. Wiele punktów animacyjnych dla dzieci, tak jak już mówiłam, stanowisk z propozycjami sportowymi, rekreacyjnymi. Będą też teatrzyki dla dzieci, które odbywać się będą w ogrodzie Malbork Welcome Center. Także zapraszamy. To ta pierwsza część malborskiej majówki 2 maja. Natomiast drugą częścią będzie muzyczna majówka. Ruszamy o godzinie 18.30. Najpierw wystąpi zespół Etna Kontrabandę. Już dawno zespół ten nie występował na rodzimej ziemi, można powiedzieć, więc tym bardziej cieszymy się, że Etna wystąpi w Malborku, a tuż po Etnie Margaret z zespołem. I te koncerty już konkretnie odbywać się będą na osiedlu Południe, ponieważ pierwsza część majówki festyn to jest centrum miasta, plac miejski, ulica Kościuszki, natomiast koncerty, muzyczna majówka to już osiedle Południe. Ja zwracam też uwagę mieszkańców Malborka na to, że działające w mieście firmy, puby i tego rodzaju miejsca również przygotowują swoją ofertę na długi weekend majowy, więc zachęcam do tego, aby zapoznawać się z tą ofertą. Ona jest dostępna na stronach internetowych tych podmiotów, na profilach facebookowych, gdyż majówkowa oferta to nie tylko to, co przygotowało Centrum Kultury wraz z partnerami, nie tylko Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich, choć i to już dużo. Natomiast to również przedsięwzięcia takich organizacji jak na przykład PTTK, które organizuje rajd. Wiem, że w jednym z lokali w mieście odbywać się będzie potańcówka w klimatach PRL-u. Więc zachęcam mieszkańców do tego, żeby śledzili tę ofertę nie tylko publicznych, ale i też prywatnych podmiotów z terenu miasta. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.